Demokracja polega nie tylko na oddawaniu głosu. Tak samo dbałość o wolność w naszym kraju ma swój wymiar jak najbardziej wojskowy. I w demokracji także musimy pamiętać o tym, że trzeba jej bronić. Że bronić jej trzeba czasami również w sposób militarny. I to nie tylko wzmocnienie naszej armii. To nie tylko umocnienie naszego wojska poprzez zakupy za granicą, produkcję krajową, ale to także ćwiczenia. Ćwiczenia, które zorganizowane zostały tutaj, niedaleko Warszawy, to część ćwiczeń organizowanych od dawna przez wojsko. Trenuj z wojskiem. Dzisiaj mamy tutaj ćwiczenia Trenuj z NATO, ponieważ Polska jest częścią NATO, najsilniejszego sojuszu militarnego w historii świata. To dlatego jesteśmy bezpieczni. I dziś spotykamy się tutaj razem z grupą osób, które zgłosiły się do tych ćwiczeń w 24. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. To 12 marca 1999 roku Polska stała się częścią tego sojuszu. Dzisiaj tutaj te ćwiczenia organizowane są również przez tych, którzy brali udział w misjach wojskowych. A właśnie na tych misjach wojskowych nie tylko żołnierze poznają się nawzajem, nabieramy doświadczenia, obcują z sprzętem, nowoczesnym sprzętem z innych armii, pracują nad tą interoperacyjnością sprzętu, ale także tam rodzą się różne właśnie i koncepcje, i strategie dotyczące obrony na przyszłość. Szwajcarię nie tak łatwo zaatakować. Wszyscy wrogowie Szwajcarii o tym wiedzieli w historii, nie tylko dlatego, że jest krajem górzystym, ale także dlatego, że w Szwajcarii każdy obywatel przechodzi przeszkolenie wojskowe. Każdy przechodzi przeszkolenie z posługiwania się bronią. To taki przykład w Europie, który bardzo często jest komentowany. My także zachęcamy wszystkich obywateli, aby uczestniczyli w przeszkoleniach w posługiwaniu się bronią, żeby odwiedzali strzelnice, uczyli się strzelać, żeby uczestniczyli w takich ćwiczeniach jak to Trenuj razem z wojskiem, trenuj razem z NATO. Szanowni Państwo, musimy mieć armię tak silną, żeby nie musiała się bronić, żeby Polska miała wystarczającą siłę odstraszania. Budowa silnej armii zaczyna się na silnych finansach publicznych. To właśnie z polskiego budżetu finansujemy dzisiaj armię polską, finansujemy zakupy za granicą, finansujemy dokapitalizowanie naszych polskich zakładów zbrojeniowych, jak choćby na Podkarpaciu, gdzie wczoraj byłem, Autosan, czy Huta Stalowa Wola, Jelcz i wiele, wiele innych rozrzuconych w całej Polsce. I będziemy wzmacniać polską armię, bo jesteśmy przekonani właśnie o takiej strategii działania. Ona musi być taka silna, żeby najlepiej nigdy nie musiała być użyta. Tutaj przed chwilą z panem premierem Błaszczakiem rozmawialiśmy z młodzieżą, która przyjechała tutaj z Grudziądza na szkolenia właśnie specjalnie przygotowane dla osób z całej Polski. Cieszę się bardzo, że młodzi ludzie rozumieją, czują doskonale, na czym polega wartość niepodległości, wartość wolności i że coraz więcej młodych ludzi chce tej wolności, tego bezcennego daru, który jest dany i zadany, że chcą jego bronić. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy angażują się w działania takie jak to tutaj, ale także wszystkich, którzy inspirują młodych, aby służyli Polsce tak, jak najlepiej potrafią. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze. O zabranie głosu proszę pana Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej. Panie premierze, panie generale, panie i panowie, oficerowie, żołnierze Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś kolejna edycja naszego programu Trenuj z Wojskiem. Dziś trenujemy z NATO. Instruktorami obok żołnierzy Wojska Polskiego są żołnierze z wojsk Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Chorwacji i Wielkiej Brytanii. Dziś
świętujemy 24-lecie przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale to nie jest święto, to jest dzień ważny, pokazujący naszą drogę do wolności. Natomiast jest to dzień również pokazujący nasze wysiłki, naszą troskę o to, żeby Polska była wolna, żeby się rozwijała. Żeby tak było, Polska musi być bezpieczna. Dzięki temu, że wzmacniamy Wojsko Polskie, że organizujemy, powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe, dzięki temu, że Wojsko Polskie rozwija się liczebnie, dzięki temu, że jest wyposażane w nowoczesną broń, Polska jest właśnie bezpieczna. Polska jest silna również w sojuszach, czego dowodem obecność żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, rumuńskich i chorwackich na polskiej ziemi, ale czego dowodem także obecność żołnierzy polskich w Rumunii czy na Łotwie i w innych miejscach, wszędzie tam, gdzie Sojusz Północnoatlantycki zdecydował o tym, żeby wspierać naszych sojuszników. Jesteśmy w Wesołej, pierwsza warszawska brygada pancerna wchodząca w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej Żelaznej Dywizji, powołanej do życia przez rząd stworzony przez Prawo i Sprawiedliwość w 2018 roku. Powołaliśmy tę dywizję na gruzach zlikwidowanej przez rząd koalicji PO-PSL pierwszej warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. To w tej brygadzie jeszcze w tym roku będą czołgi Abrams. Egzemplarz czołgu Abrams jest za nami w barwach amerykańskich, ale to w biało-czerwonych barwach czołgi właśnie tu w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej będą w rękach polskich żołnierzy, będą strzegły naszego bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego we wschodniej Polsce. To one, to czołgi Abrams zamkną bramę Brzeską, tak żeby odstraszyć agresora, tak żeby odradzające się imperium Putina, imperium rosyjskie nie poważyło się na to, żeby napaść na Polskę. Dziś do programu Trenuj z Wojskiem tu właśnie w Wesołej zgłosiło się prawie 500 osób. To jednodniowa edycja, najliczniejsza, jeżeli chodzi o zgłoszenia, ale wiosną rozpoczniemy kolejną, już trzecią edycję naszego programu. W jesiennej i zimowej edycji ponad 11 tysięcy osób skorzystało z naszego szkolenia. To szkolenie, które skoncentrowane jest na przekazaniu podstawowych zasad obsługi broni, podstawowych zasad pierwszej pomocy medycznej, zasad przetrwania, na przykład rozpalania ogniska czy uzdatniania wody. Jest też możliwość nabycia umiejętności, tych tak podstawowych umiejętności dotyczących walki wręcz, podstaw samoobrony. A więc to wszystko można, tego wszystkiego można się nauczyć na naszych zajęciach organizowanych w ramach programu Trenuj z Wojskiem. Jednocześnie zachęcamy do tego, żeby jak najwięcej młodych ludzi przystępowało do Wojska Polskiego. Jak powiedział pan premier, rozmawialiśmy z uczniami klasy mundurowej z Grudziądza. Zachęcamy, żeby młodzi ludzie swoją przyszłość wiązali z Wojskiem Polskim. Również zapraszamy do Wojska Polskiego ludzi dojrzałych. Można łączyć przecież służbę wojskową z aktywnością zawodową. Temu służy służba w Wojskach Obrony Terytorialnej. Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa to nasz program, który rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. W tym roku 25 tysięcy miejsc przygotowaliśmy dla chętnych. Uposażenie sądzę, że jest godne. 4960 zł od pierwszego miesiąca służby. Potem oczywiście w ramach możliwości, które daje Wojsko Polskie, możliwość rozwoju osobistego, a więc również możliwość tego, żeby i uposażenie było wyższe, w miarę oczywiście nabywania tych umiejętności i wiedzy związanej ze służbą w Wojsku Polskim. Ale najważniejsze jest to, żeby Polska była bezpieczna. Polska jest bezpieczna wtedy, kiedy jest silne Wojsko Polskie, kiedy Wojsko Polskie jest wyposażone w nowoczesną broń, kiedy jest liczne i kiedy jest silne w sojuszach. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze. Szanowni państwo redaktorzy, jeżeli macie pytania do panów premierów, zapraszam. Dzień dobry, Damian Stanisławski, TVP Info.
To 24. rocznica wstąpienia Polski do NATO. Mówili panowie premierzy o tym, jak ważne jest budowanie silnej armii. Wydaje się, że ta armia jest silna poprzez m.in. zakup tego najnowocześniejszego sprzętu. Na jakiej pozycji obecnie jest Polska w NATO? O jakiej pozycji możemy mówić w związku z tym, że ta armia się modernizuje? Dziękuję bardzo. Kiedy rozmawiamy o różnych strategiach, o różnych scenariuszach, oczywiście najczęściej kanwą, najczęściej kontekstem tych rozmów jest sytuacja na Ukrainie, to widzimy bardzo wyraźnie, że pozycja Polski bardzo mocno urosła, że Polska wzmocniła się nie tylko w postrzeganiu siły naszej armii, to też jest dostrzegane. Siła armii przekłada się na pozycję, przekłada się na status, przekłada się na prestiż kraju. To bardzo ważne z punktu widzenia tego, co możemy osiągnąć w polityce międzynarodowej, co możemy osiągnąć w dyplomacji. Ale najważniejsze chyba jest również to, że Polska stała się nie tylko teraz biorcą bezpieczeństwa, ale także i dajemy bezpieczeństwo innym. Kiedy rozmawiamy z naszymi sojusznikami z krajów bałtyckich, ale także z Czech i Słowacji ostatnio, czy dalej na południe Rumunia, to jesteśmy postrzegani jako ci, którzy na wschodniej flance NATO gwarantują bezpieczeństwo. To dlatego nasze wysiłki umocnienia armii poprzez zakupy broni i wzmocnienie armii polskiej tutaj w kraju idą ręka w rękę ze wzmocnieniem obecności NATO na wschodniej flance, a to wszystko razem tworzy krajobraz dużo mocniejszego bezpieczeństwa całego NATO, całego wschodu NATO i w tym także Polski. Miarą naszej pozycji na arenie międzynarodowej, na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego i w ogóle w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego jest fakt tego, że Wojsko Polskie dynamicznie się rozwija, czego dowodem jest wyposażenie Wojska Polskiego w nowoczesną broń. Czołgi K2, armatohaubice K9, Kraby, czyli armatohaubice wyprodukowane w Polsce, ale także Abramsy, które już w tym roku właśnie tu do Wesołej trafią na wyposażenie pierwszej warszawskiej brygady pancernej działającej w ramach 18 Dywizji Zmechanizowanej Żelaznej Dywizji. Ta broń trafia na wschód naszego kraju, trafia na wschodnią flankę, ale także na wschód Polski, w miejsce, które może być zagrożone tym, że Putin postanowił odbudować imperium rosyjskie, ale także HIMARSy, które w tym roku będą już na wyposażeniu Wojska Polskiego, jakże skuteczna broń w ręku Ukraińców broniących się przed inwazją rosyjską, ale także koreańskie Chunmoo, czyli rakiety, Patrioty polskie, które już są na wyposażeniu Wojska Polskiego, również stanowią świadectwo wzmacniania siły Wojska Polskiego, tej siły polegającej na obronie i odstraszaniu. No i sam fakt, że byliśmy skuteczni, doprowadziliśmy do tego, że w ramach koalicji międzynarodowej zarówno czołgi Leopardy trafiły, już polskie Leopardy trafiły na Ukrainę, jak i przede wszystkim też warto to podkreślić, że na skutek naszej aktywności międzynarodowej również systemy Patriot trafią na Ukrainę. To jest realne wzmocnienie bezpieczeństwa w naszej części Europy. Dziękuję. Zapraszam kolejną redakcję. Dziękuję. Na tym zakończyliśmy dzisiejsze wydarzenie. Dziękuję wszystkim za obecność i przybycie.